Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Lightning Returns Final Fantasy XIII i jesteśmy tuż przed tą dziewczyną Mimitka, która rzekomo ma tutaj dziennik Rudolfa, czyli gościa, którego, zresztą Randolfa, któremu staramy się pomóc odzyskać jego stracony dziennik, czy inną książkę. Sidequesty, jeszcze raz sidequesty. I'm looking for a woman who used to own a bookstore in these parts. She also goes by the name Mitka. Well, my name is Mitka, and I ran a bookshop once back in the day, but that was over 200 years ago. Are you certain I'm the fajna one maska, to bardzo randomowe. I'm not, but maybe you can help me. Listen, I know it's been a while, but I was wondering if you remember a man named Ranulf. Ranulf, okay, yes, też może I być. I remember him. Gosh, that was a long time ago. Who are you anyway? What do you want with him? He's the one who found me, really. He asked me to track down an old journal of his for him. He did? It's a strange request. And what is he up to these days? Eating muffins and reading his books. That's about it, really. Huh? So, why are you helping him? If you don't mind my asking? It's what I do. Jestem bohaterem RPGa, tak robimy. Oh. Are you one of those people who does charity work? Call it what you will. So, can you help me out? All I can tell you is that I've never handled his journal, but I do know a thing or two about his past. But none of that is for me to divulge. If you want the truth, you need to find out for yourself. I plan to. I just don't know where to start. Head to the part of the city they call the Warren. Once there, seek out the man with no name. Right. Hope there's only one of them, or that's gonna be rather difficult. No, not to worry. You'll find him. But I urge you to be very, very careful. What you're doing is admirable, but it might not be what he really needs. Awesome. No nic, dobra. W sensie, ona tego dziennika nie ma. Ale jeśli chcemy poznać prawdę, to mamy zajrzeć do Warren i poszukać gościa, który nie ma imienia. To będzie trudne. W sensie, że nie będzie miał imienia nad głową, czy że jak? Dobra, i teraz niestety, Armand tutaj nic nam nie powie. O, kim jesteś? Rumor has it the victims of the children's rituals come back to haunt the area at night. I want to see it for myself, but I'm not stupid enough to. No, tutaj właśnie on, ofiary niektórych. A lot of strange rumors are going around. People are whispering about ghosts and ghouls. Being haunted by dead girls. Duchy, you don't believe them, do you? Duchy ofiar tego bractwa, tego kultu. If the stories are true, I'd like to help those people. They died because of me. Tak, oczywiście Lightning czuć tutaj obowiązana, bo w końcu te wszystkie dziewczyny o różowych włosach umierały tylko dlatego, że są podobne do niej. Tak więc, no cóż, jeśli te duchy są, no to może uda nam się im pomóc. Jakoś. Więc tak, zaraz znajdziemy sobie... miejsce do spania i zaczniemy sobie szukać duszków. I tak, ten quest jest dosyć irytujący. Ja dobrze wiem, że jak tylko gra mi tutaj coś więcej dopowie, to ja zerknę sobie, jak tego questa wykonać, ponieważ tutaj jest... wszystko jest dosyć precyzyjnie ustalone. Jeśli nie będziecie mieli odpowiedniej ilości informacji na temat plotek o duchach, to duchy po prostu się nie zespałnią i nie będziecie w stanie nic z tym zrobić. I jakby quest nie zostanie zakończony. Tak mówię, granie w tą grę bez tutaj Wikipedii, bez jakiegoś, nie wiem, poradnika jest ciężkie, naprawdę. Dobra, co teraz? Tak, zaraz będziemy mieli tutaj o 16 do pogadania z tą dziewczynką od West, która będzie miała kolejną część swojego story. I tak, to jest niestety taki quest, podobny jak od tego gościa Armanda. Musimy wracać 3 czy 4 dni pod rząd i wygadywać po prostu, nie wiem, słuchać monologu danej postaci. To jest do dupy. O, jest Luka, proszę bardzo. Znowu chcę sprzedać swoje łzy. Tym razem już za 50 taka. Ostatnio to była chyba dycha. Explain to me why I should have to pay more than before. Are you questioning the market value of my tears? They're special.
only you for are special. People. All right. You've talked yourself up quite a bit. Well, show me what you've got. No, I can't. Not for you. You've certainly got a knack for testing my patience. Since you already gave me your money, I'll tell you a big secret instead. No, dawaj. Do you know how I cry for people? Can you imagine the things I think of? Something sad, like your pointless existence? No, Miss Smarty Pants. I don't think of anything. I just empty my head. Then, like magic, the tears come. So, you're a born fraud. You mean actress. I had a great mentor. Who was that? My acting coach. He's the one who taught me to become one with my role. Without him, I'd have gone nowhere. Master that, and the acting would come naturally. He taught me everything I know. This might seem silly, but I kept acting to spend time with him. You really cared for him. I loved him. I wanted to be with him for the rest of my life. But look at me. Even though we spent decades together, he never stopped treating me like a child. Who can blame him, really? He died some time ago in an accident. I didn't have the heart to keep acting after that. I just couldn't. Without him watching my performance, it all seemed so pointless. So that's why you quit. I thought it was time. I went through a few things after that, nothing I'll bore you with. And now I'm here, selling my tears. So this is my calling. That's an optimistic way to look at things. But I have to ask, doesn't the past make you cry? Tears dry up, you know. I cried every day for 100 years after he passed away. But not anymore. I can cry to keep my business going, but that's something completely different. And that's enough talk for today. She's awfully cheerful for someone who cries for a living, don't you think? She does seem happy, at least on the surface. But sometimes people laugh when they're crying on the inside. Deep. No, oczywiście tak, dziewczynka ma x-naście własnych problemów. I teraz czekajcie chwilkę, muszę sobie tutaj to porównać, bo wygooglałem sobie lokacje, gdzie spawnią się duchy. Tak, jak wygooglałem sobie lokacje, gdzie są osoby, które powinni mi powiedzieć o duchach, więc tak, Clock Tower, i w Clock Tower gadaliśmy ze strażnikiem. Gościu w czerwonej marynarce niedaleko Clock Tower ponownie i z tym panem chyba nie gadaliśmy. Właśnie to jest to, musimy obgadać wszystkie trzy osoby, inaczej Lightning nie będzie w stanie dostrzec duchów. To jest irytujące, wiem. Pilgrim Passage, nie, miał być Clock Tower, czekajcie. Second Avenue. Jezu Chryste, gubię się kuźwa w tym mieście. Przebiegłem już chyba 15. A dobra, okej, Clock Tower jest dalej. Przebiegłem już chyba z 15 razy i dalej kuźwa się gubię. Dzisiaj dobrze wiem, że muszę postępować z gościami, którzy mają znaki zapytania nad głową. Marlon Ranolph, dobra. Sentry, ze strażnikiem gadaliśmy. Gdzieś tu jeszcze gościu w czarnej kurtce albo marynarce powinien być. Czy ktoś taki? Egzymin? Widziałem egzymin? A, dobra, tylko ta tablica. Nie widzę gościa w czerni. Ogólnie... God damn it. Poważnie. Nie znajdę go teraz. Oczywiście wiecie, gra nie prowadzi wam jakiegoś konkretnego dziennika czy coś takiego. Nie mówi wam, że ej, ten, masz już te wszystkie trzy osoby, teraz możesz iść zapolować na duchy. Nie. Gracz musi pamiętać o tym, czy był... we wszystkich trzech lokacjach, czy gada ze wszystkimi trzema osobami. Dalej niegotowe najwidoczniej. Aktywowałby się tutaj w odpowiednim momencie. No dobra, czyli najwidoczniej muszę... nie wiem, uwierzyć na słowo, że te duchy
Już są, może w sumie moim znakiem było to, że Lightning i Hope zaczęli o tym gadać. Może. I tak, teraz znowu wiecie to. Duchy pojawiają się w trzech bardzo specyficznych lokacjach. O bardzo specyficznych porach w nocy. Bo to ta gra. I tak, wiem, że często to powtarzam, ale tak, to jest... To jest może fajne, jak gracie samemu, ale niekoniecznie fajne, jak prowadzi się zagrajmy. Ewentualnie chce się uchwycić dany moment akurat w danym odcinku. No nic, dobra. Trzeba uwierzyć na słowo. Dobra, tutaj mieliśmy, dobra, tutaj mamy tą... nie kawiarnię, tylko... gospodę. Możemy się tutaj przekimać. Przekimamy się do nocy. Dobra. No nic. Ogólnie tak, zapiszemy sobie. O, po prostu jeśli tych duchów nie będzie, to znaczy, że po prostu nie ten... nie wygadałem wszystkich i się po prostu wczyta save'a jak coś. Można i tak, prawda? Taylor. So, o, może mamy jakieś nowe ciuszki do kupienia. Nie, niestety chyba tylko pierdółki. Jezus drogi. Dobra, Innkeepera mamy tutaj. I musimy iść spać do 24. Widzicie, z jednej strony fajne zadania i jakby cała mechanika gry oparta o kontrolę czasu, z drugiej strony tego typu przestój. I przez to wiecie, z jednej strony mogę na przykład ruszyć do Yusnan i tam sprawdzać... i tam sprawdzać, co się dzieje ze Snowem i w ogóle. Kolejna osoba z znakami zapytania. Fascynujące. Ale boję się, że w tym momencie questy minęłyby mnie tutaj i tak dalej. No dobra, i teraz patrzymy. Czy mamy tutaj ducha? Aż tak, to jest jedna z tych lokacji. O, proszę, jest duch! Jest duch! Nice, dobra, okej, okay, super. Who are you? You of all people should know who I am. And what happened here? Think about it. Okej, to dziwne. Your hair color. I guess I do know what happened. You were a victim of Etra's fanatics, weren't you? That's right. When I was alive, I spent my days as one of God's soldiers, keeping those heretics in line. It wasn't easy, but under the Order's authority, I worked day and night to keep the peace. That's probably why I was targeted. It was certainly courageous, going against such a dangerous organization. Do you know anything about the Shadow Hunter? Lightning, ta sprawa już skończona. A renegade rebelling against the established order. Another one of society's outcasts. His actions weren't without good reason. In all fairness, we brought it on ourselves. The Order went through a dark period. A lot of mistakes were made back then. The Elders used their monopoly on food and goods to enforce the law. Do as we tell you, we're starved to death. Neither's much of a choice, is it? Of course, when you start reducing food supplies, what happens? The weak and innocent go hungry too. Then one day an incident occurred that shocked everyone. Someone stole and redistributed the food reserves to the children of Etro. Many of them were on the edge of starvation. A heroic bandit. Yes, rumor has it that during his operation, he snuck into the quarters of one of the elders and left a message on their pillow while they were sleeping. A bold move, huh? The Shadow Hunter will seek justice. The Order got scared and began distributing provisions to everyone again. It's strange hearing the stories I've missed while I was asleep. So much has happened in the past 500 years that I know nothing about. We never crossed paths when you were still alive.
And I can't even begin to imagine what you must have gone through during your lifetime. I just wanted to pass on my stories before I disappeared forever. It's an honor to get to share them with you of all people. I appreciate you giving me your time. Thank you. I tak, mimo tego, że to duch, to uratowaliśmy jego duszę w jakiś sposób. Even though their lives were taken from them, they continued to exist in our Dobra. World. Kolejny jest Each niedaleko. One of them still shining brightly. North Each Station. One of them a single beacon of hope for all of us. Those who still carry on with their lives must never forget o. these innocent victims. If enough people remember to keep them in their hearts, these girls can live for eternity. Is that what she wanted me to know? Jak skończył się monolog, to ja zacznę gadać. Ogólnie tak, ta panienka oczywiście umarła z rąk fanatyków, ponieważ miała różowe włosy, ale wcześniej prowadziła jakby, była tutaj jakąś dowódczynią oddziału zakonu i w ogóle. I to jest nawet śmieszna sprawa, ponieważ tak, teraz zatrzymałem na chwilę gry, żeby czas nie leciał. Ponieważ jakby ta gra sugeruje, że tutaj dzieje się jakiś spór polityczny, że jakby ten zakon, oni tutaj władają i wyznają Buniwelze i wierzą w odrodzenie świata i w ogóle, ale w sumie tak naprawdę to są dupkami, zabierają całe żarcie dla siebie, to oni mają wszystkie luksusy i tak dalej. To jest temat, który gdzieś tam jest sobie ruszony w tle, ale w sumie nigdy nic się z nim nie dzieje, dosłownie jakby okej, okay, będziemy może kiedyś będziemy walczyć z zakonem, ale nie dlatego, że są dupkami, będzie tutaj inny powód. Po prostu takie dziwne, coś się dzieje w tle, ale gra nic z tym nie robi. Może w sumie dlatego, że jakby walka tutaj z systemem i rządem była główną tematyką Final Fantasy XIII, więc w sumie może nie chcieli powtarzać tego samego. Okej, okay, mam kolejnego questa. You seem a bit troubled. Yes, it's true, I am, but I don't know that it's something I'd feel comfortable discussing with a stranger. Fine. I wouldn't want to force you to talk. My, oh, you are a rather frank one, aren't you, miss? It's not that I've been sworn to silence or anything. Quite the opposite. I feel like I've got to tell someone. Dalej, już. Jestem bohaterem RPGa. I am Aramaya, one of the blessed members of the Order tasked with looking after Lady Vanille. Did you say Vanille? Yes, our Lady Vanille. The one and only holy saint who has been gifted with the mysterious ability to hear the cries of the dead that are carried on the winds of chaos. Vanille, the saint? Yes. Well, the fact is that the Holy One is particularly attached to one particular belonging, a small stone that she always carries. I'm guessing it's no regular piece of rock. You're quite right. It seems like something very special. It reflects the light with a rainbow iridescence. But several days ago, that very stone was stolen by some reprehensible thief. Ever since its disappearance, the poor saint has hardly said a word. She's completely withdrawn. She can't find the thief? Find the thief? The holy saint? She cannot leave the cathedral. It is completely out of the question. I see. So you keep your precious saint locked up like some sort of criminal or animal. You say too much. Well, the only reason the saint is kept within the cathedral is for her own safety and protection. She can't be trusted with herself? Yes, that's it, exactly. If what you say is true and she never leaves the cathedral, then only other order members could have gotten to her. You're suggesting that a member of the order stole the saint's precious belonging? You could not be more wrong. It's impossible. Then you admit others into the cathedral to see your saint, do you? There is an outfit which is allowed to enter to make their deliveries, but their staff always go through a thorough inspection. They couldn't even sneak out a pebble if they tried. There's an exception to every rule. Where do I find them? I wish I could tell you, but I don't know. I think they work out of the warehouse district. No okej, okay, to jest... Dobra, niech się wygadałem do końca, zaraz tutaj skończę. Zaraz tutaj się wygadam ja. The warehouse district, huh? I don't know how far I'll get, but at least I can give it a shot. Oh, you are far too kind. Just knowing that there are such generous souls searching will surely put the saint at ease. Dobra, ogólnie zatrzymamy sobie tutaj czas, w sensie chronostazą.
Ponieważ tak, tutaj, i to jest coś, co ponownie ta gra robi bardzo dziwnie, ponieważ właśnie rzucili nam wielką bombę fabularną w postaci Vanille, tak, ta Vanille, która była naszą członkinią ekipy w Final Fantasy XIII, jest odpowiednikiem papieża. Nie chcę z tym walczyć. Jest po prostu świętą, jest przywódczynią tego całego zakonu i w ogóle. No i ktoś ogólnie ona ma jakiś swój, nie wiem, amulet, jakiś swój święty kamień, do którego modli się i bez którego jest jej gorzej po prostu. No i ten kamień został jej skradziony. Ale jakby sam fakt, że Vanille jest świętą. Vanille. Ze wszystkich postaci. To dziwne, prawda? Tak, w ogóle ta babeczka mówiła, że no, jakby Vanille ma pewną ciekawą moc w postaci wychwytywania dusz i rozumienia ich z jakby całego tego chaosu. Z chmur chaosu, może przechwytywać dusze i rozmawiać właśnie z nimi. Dobra, ja sobie zerknę. Okej, dobra. Tak, już doskonale wiem, gdzie są te duszyczki. I tak, najpierw zajmiemy się duchami, potem skoczymy do Warren. Tam pogadamy z facetem bez imienia. A potem, jak jeszcze zostanie trochę czasu, fajnie byłaby jednak został, to zajmiemy się questem dla Vanille właśnie. Okej, nasza duszyczka powinna być tutaj. O, jest, proszę bardzo, nikt poza nami jej nie widzi najwidoczniej. You look familiar for some reason. You and I, we've met before, right here where we stand. Tak, oczywiście dusze tych dziewczyn są w tym miejscu, gdzie umarły. You're one of the women who was killed by Etro's heretics. It was your resemblance to me that got you killed. It was because of me that you died. Yes, but I don't blame you. All is part of God's plan. It was my destiny to die here so that I could meet you, Savior. To pojebane myślenie, lecz się, duchu, lecz się. God intended for you to die like this. I believe so. I believe I was meant to die and gain enlightenment. I know because I was a member of the Order and learned all about the teachings of God. I'm to share with you my knowledge and help guide you on your journey. Savior, you must be aware that in this world, new life hasn't been born for hundreds of years. Do you know why that is? Ludzie nie uprawiają seksu? I've never given it much thought, okay. But I suppose that's part of his plan too. A dying world can't support a growing population. And that's what the almighty Buenavelza chose as his solution. Is that it? No, I'm afraid that's not the case. It wasn't due to his plan. It was because of the goddess's disappearance. Because of Etro? How? In this world, Etro is believed to be the goddess of death. Her followers are heretics, ones who go against society's ways. But the true Etro, she was the goddess that provided new life with a soul and a spirit. And now that she's gone, there's no one out there to take her place. Anything born into this world would be nothing more than an empty vessel. Reincarnation isn't a part of the world's cycle anymore. Dead souls don't return to this world in a new form. And that's why no new life is born. This problem, it doesn't just affect our world. According to legend, the almighty Buenavelza will appear before us one day. And when he does, he will recreate heaven and earth. But that leads to the question, when this happens, who will breathe life into the new world? That's a good question. With the goddess gone, I suppose someone needs to fill her shoes. Yes. Otherwise, the circle of life will remain broken, and the new world stagnant. You have a duty as the savior. If you really care about what happens to us in the new world, you have to find a way to do what Etro once did. That's a hell of a tall order. Finding a replacement for a goddess. But I want to thank you for telling me this, and I won't forget what you told me. You have my word. That's all I need to hear.
to be completely honest. I don't know if you can save us all, but I know that if I have to put my faith in someone, it's you. Okej, tutaj ponownie fabuła w questie pobocznym rzuca nam całkiem sporą bombą, mianowicie tak, powinności aby... Okej. Was I able to save her soul? Gadaj, Serac, gadaj. I thought that wasn't within my powers. O, okej, dzięki. What was that light? Did you see something? The monitors were acting up again. They do that sometimes. Hope, you said that the Savior doesn't have the power to save the souls of the dead. I can save the living. That's it. That's right. You can save all the living souls you want, but once they're dead, it's too late to help them. What makes you ask? Haksy. Robię to. No. Szkoda, że ich dialogi nie lecą podczas walki, nie? To było przydatne. Tak, tutaj ponownie fabuła rzucam sporą bombę do przełknięcia. Tym razem początek dialogu był taki, że ta kobietka myślała, że o tak, śmierć była mi pisana tylko po to, żeby mogła spotkać ciebie, to wszystko plan Boga i tak dalej. I ogólnie ja jako osoba, która nie do końca idzie ramię w ramię z religią i tego typu założeniami, tutaj no brzmiało to jak bullshit dla mnie po prostu. Ale co bardziej istotne, to tutaj dostaliśmy troszkę info z zaświatów, mianowicie okazuje się, że... O Jezu Chryste! Nie, chmura chaosu, goddammit. Okazuje się, że to nie tak, że jakby Buniwelze zblokował rodzenie się nowych ludzi, bo jakby miejsce na rozrost populacji było ograniczone, wiecie, to jest tam tylko wysepka i parę po prostu, nie wiem, okolic niezalane chaosem. A bardziej to kwestia tego, że Etro umarła we Final Fantasy 13.2. Etro była uważaną za boginię śmierci, ale no cóż, śmierć to tylko część jej obowiązków. Ona również to jakby odbierała życie i w zamian tego życia tworzyła nowe, w sensie była odpowiedzialna za reinkarnację. A teraz Etro nie ma i tutaj pani duch zastanawiała się, czemu, kto ją zastąpi. Że okej, Buniwelze może stworzyć sobie świat, ale nie w jego gestii leży tworzenie nowego życia. Nie może tego po prostu zrobić. Kurde, serio. Zabiję tego demona. Chodź. Czekajcie, jak ja mam słabość, a pioruny. Dużo osób ma tutaj podatność na pioruny, no nie? You think you can be forgiven? We will be reborn. Dalej. Jezu, czemu ten atak się tak wolno nabija? Że nie jestem spowolniony ani nic. O dobra, jest, udało się. Dobra. O, jeszcze skilla zostawił, subcio. Dobra, teraz powinniśmy mieć spokój. No i to jest ostatnia pani duszek. Tutaj dziwiliśmy jej morderstwo. I to przy okazji rozwiąże również innego questa, bo to Mika właśnie. You must be one of the heretics' young victims. Yes, that's right. But looks can be deceiving. I'm not so young anymore. It might be hard to tell, but I've seen many more years than you have. I'm sorry. I'm the reason you were killed. It's my fault. Oh, stop it. Don't look so solemn. It's not like you plunged a knife through my heart. No, tak wiesz. Besides, it was a fitting way for me to go. How could it be fitting? When I was alive, the Almighty God Bonavelsa spoke to me. He told me I was to save the souls of those in need. Słucham. I devoted my entire life to carrying out the plan he had laid out for me. If what you say is true, that would make you a savior too. No, it's not like that. It's not like that at all. I wish I was like you, but I'm just a fraud that thought she was chosen by God. After I died, I realized something.
It was just an echo in my head that I turned into something else because I wanted to hear God so badly. W sensie byłaś walnięta, tak? Okej. I know you must think I'm just a big fool, but will you save me, Savior? No jasne, spoko. You have no idea how much I wish I could. I just don't have the power to save the dead. What a pair we make. The one who is actually chosen by God, and a fraud who thought she was chosen by God, and neither can do a thing. I tried, though. I tried and was never able tak, to save a single dziewczyna, soul. Jest na ziemi, prosił nas ten chłopak z Warren. At the very least, I wish I could have saved my own. I tak, ta babeczka powiedziała nam dosłownie, że sobie ubzdurała, a dostaliśmy Phantom Rose, że ubzdurała sobie, że była zbawczynią. Nie była, powiedziała, że tylko zawsze chciała usłyszeć boski głos i wydawało jej się, że go usłyszała. Dobra. Tak, musimy się oczywiście odnieść. Różyczkę. Her soul shone with a blinding light, and somehow she was safe. Light and shadow danced together. No właśnie tak, Light się tutaj dziwi, że no ona teoretycznie nie powinna mieć możliwości uratowania dusz tych, którzy już nie żyją. Może ratować tylko żywych, innej opcji jakby nie ma. No a tutaj proszę bardzo, jak najbardziej. Te kobiety nie żyły, a jednak mieliśmy tu taki bardzo charakterystyczny efekt wizualny ratowania duszy. Nawet Lightning jest zdziwiona. Nawet nasza wszystko wiedząca w tej grze Lightning jest bardzo zdziwiona. Was God listening? Did he hear her last wish and perform a miracle through his gracious will? Or was it me? Am I more powerful than even God himself knows? I to jest kolejny ciekawy wątek, ponieważ tutaj Lightning zastanawia się, czy to Buñuelze usłyszał łkania tych dziewczyn i na chwilkę udostępnił Lightning więcej mocy, by mogła uratować te kobiety. Czy może tylko i wyłącznie to Lightning jest o wiele silniejsza niż stworzył ją Buñuelze. I to, wiecie, to potem się będą działy rzeczy. Raczej możecie się domyślić, dokąd to wszystko zmierza, ale no cóż. Dla niespoilerowania nic więcej nie powiem. Dobra, lecimy do Warren. Tam mamy facecika bez imienia do odnalezienia, a także przy okazji odniesienie tej róży, fantomowej róży. I może jak dobrze pójdzie, to w kolejnym odcinku ruszymy już do Yuznan. To było fajne. Ponieważ mam już kuźwa dość Luxerionu, naprawdę. Okej, okay, Lightning złapała laga, nie chciała zablokować przez chwilę. Okej, sayonara. O, czy to ty? Nie masz imienia, masz znaki zapytania. Zbigniew. A nie, czekaj. No i mamy pana bez imienia. Otwórz usta, jak się śmiejesz. Błagam cię. Definitely the one I'm looking for. The man without a name. That's you. It's true. I've been nameless for many years. But am I the one you seek? Who knows? Who knows anything for certain in this dying world? I guess we can skip the introductions then. I've got a question for you. No dobra. Wypytajmy. This is a rough neighborhood you're living in. Uh-huh. And the fact that you're here means you must be new to the city. Most folk don't come here. Why would they?
This place used to have a name and everything. But then the chaos came, and folks fled in fear, abandoning their homes. Which meant it became the perfect hideout for crooks and other lowlifes living in this city. Indeed. Like me, for example. This will be my home till I die. Jezu Chryste, gościu, ogarnij się. Are you still... Tak, dalej tu jestem. Twoja przeszłość, człowieku bez imienia. Don't get your hopes up. It's nothing too exciting. I used to be part of an organization until one day I made a huge blunder. I've been holed up here ever since, hiding my shame from the world. The end. Okay, ukrywa się przed kimś. Why are you telling me? Shouldn't you be keeping it to yourself? I ukrywa się przed swoim własnym wstydem. Legally, I'm dead. I don't even exist officially. Wow, gość ma poczucie humoru z Dark Souls prawdopodobnie. My son helps me out. He's a good kid, unlike his old man. I hope he doesn't end up like me. Okej, mieszka tutaj ze swoim synem i razem creepy się podśmiechują zapewne, dobra. I ten cholerny dziennik. The reason I wanted to talk to you is because I'm looking for a journal. It belonged to Renulf. Renulf's journal? Why? What do you want with a thing like that? Nothing. It's not for me. He asked me to find it for him. I'm just doing him a favor. I thought this day would come. After two centuries, I'd hoped he'd given up. But when has a man like me ever gotten his way in this miserable world? Jezu, nie śmiej się, błagam. What did you say? You say Renulf asked you to do this for him. Is that true? That's right. He did. Then go to Yusnan. No i proszę. Named Durin has what you're looking for. When you see her, hand her this letter. Tell her that Reddick sent you. A, czyli Reddick. Człowiek bez imienia ma imię. So your name? It was centuries ago. Anyway, you tell Arin who sent you, and she'll help you out. Arin liked to watch the trains go by. She would sit and lubię pociągi. Hours. You'll probably find her near the overlook in Yusnan, where you can see the tracks. No dobra, dostaliśmy list od Reddicka do dziewczyny imieniu Erin. Rzekomo to ona ma tutaj dostęp do dziennika Renulfa. I no cóż, tutaj chyba dzieje się jakieś większe story, ponieważ tutaj Reddick ukrył się przed kimś i dlatego pozbył się swojego imienia, bo by ukryć się przed kimś i ukryć swój, nie wiem, swój smutek, swoją, nie wiem, żałość czy coś takiego. O Jezu, to Gertruda. Goddammit. I tak jesteśmy odsyłani po prostu od osoby do osoby. Żeby dostać, żeby skończyć quest z tablicy. I tu mamy tego chłopca i jego mamusię. A raczej już tylko nie, no okej, są oboje. You wouldn't be talking to me like that if you knew what I'd been up to. I'll have you know, I've been to see your real savior. Saw Micah? What did she say? When's she gonna come back? Never. She's dead. Micah won't be coming to see you anytime soon. She had to leave on a long journey. She didn't have much choice in the matter. But she... She did give me this, though, to give to you. Okej, oddaliśmy różyczkę. Is this what I think it is? Wow. A phantom rose? Spodziewałem się czegoś więcej. Mom, look at this! It's the flower, and it's real! It really is breathtaking. A legendary wygląda flower każdy inny kwiat.
The petals almost seem to glow. I've never seen anything like it. Thank you, miss. Micah kept her. Jezu Chryste, te scenki są takie niskobudżetowe. Come on. I may not be long for this world, but then again, the world is nearly out of time itself. I think I can hold on until then. Mom! I told you Micah would keep her promise! I knew she wouldn't let us down! Not in a million years! You were right, sweetie. Miss Micah, she really was a savior, wasn't she? Our savior. Oczywiście i Lightning ładnie podtrzymała. Ładnie podtrzymała kłamstwo na temat tej pani będącej zbawczynią. The Phantom Rose. A ghostly name for a beautiful blossom that supposedly never withers or dies. Micah wasn't the savior. The only voice of God she heard was in her own head. But even if she was delusional, the hope and promise she provided was real. For those two, she was undeniably the real savior. Maybe, just maybe, we're the same. Dobra, zatrzymamy sobie ponownie czas. Tak, w tym odcinku definitywnie jeszcze będę chciał iść do magazynów, ponieważ tam mamy ten kamień do odzyskania. Stole Treasured. Dobra. Tak, zatrzymamy sobie czas, ponieważ nie chcę, żeby ta nocka mi się skończyła. I tak, na szczęście, każda widza na arce odnawia nam punkty EP. No nic. Duszyczki uratowane, teraz no jak pani umrze z choroby podczas, no cóż, końca świata czy coś takiego, no to i tak jej dusza już i tak przewędruje sobie do nowego, tak? Więc jest ustawiona, pomogliśmy. Podziałaliśmy. Dobra, i lecimy do Warren. Zostało nam tylko niecałe... O Jezu! Niecałe 4 godziny do powrotu do Arki. Wow, okej, to było szybkie. Wiecie, bądź te questy podnoszą na statystyki, tak więc robimy się coraz silniejsi. Jak to w RPG-u. Zdrowo. Jest quest z telefonami, gdzie ktoś tutaj dzwoni w budkach telefonicznych i my musimy biegać od telefonu do telefonu i odbierać właśnie tutaj te wiadomości. Ale no nie wiem, to może zrobimy sobie później. Ewentualnie może w końcu ten quest się w ogóle aktywuje, bo nawet nie wiem, w którym momencie go zaczyna. Będzie skill, hero. O, dwa. Ogólnie też chcę się popozbywać tych sporków, ponieważ potem wiecie, jakby gra będzie trochę nimi spamować. Wiecie, będziecie gdzieś chcieli szybko dobiec, a gra będzie wam spamować stworami, w które będziecie wbiegać, bo nie będziecie w stanie ich ominąć. Więc jeśli teraz je powykańczam, to definitywnie... O, z wilkiem nie chcę walczyć. To definitywnie ułatwię sobie granie później. I spokojnie, teoretycznie jest to jedna z ostatnich rundek, które tutaj dokonamy w Luxerionie, ponieważ tak, w momencie kiedy zakończymy questa z Kamieniem Świętej, no to zostały nam tylko i wyłącznie questy u Luki i u tego gościa, który chce podzielić się historią swojego przyjaciela. A to są questy na zasadzie, nie wiem, odwiedzić te osoby raz jednego dnia i to wystarczy. Tak więc jesteśmy już prawie ustawieni, jeśli chodzi o Luxerion. Tutaj nie chcę wchodzić, bo go tu mnie ten smok dojebie. Dalej, otwieraj gębę. Otwieraj gębę, gnoju, chodź tu, chodź tu. Hit me, 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 hit me. Dalej, dalej, wchodzę w ciebie, wchodzę w ciebie. O, dobra, dzięki. O, kolejne ziarenko duszy. Potem będę musiał ją obchnąć jeszcze. Jezu Chryste, czemu te jebane magazyny są tak daleko? Dobra, temu gościowi przy okazji sprzedamy.
Proszę bardzo. Trochę kasy. Ogólnie jeśli przyniesiemy mu ich 100, dostaniemy eliksir. Jedyny w grze. Okej, okay, i tutaj mamy magazyny. Może nasz poinformowany kolega będzie coś wiedział. A nie, okej. Okay. Dalej gada o cienistym łowcy. Strażnik. O! Witaj, tajemnicza osoba. Well, it was given to us by a customer, but they must have forgotten to address it. Why don't you just give it back to that customer? Well, that's where things get a bit sticky, you see. One of our new lads handled the package. Said some bigwig from the cathedral gave it to him. Asked if we could hold it for a while. From the cathedral, huh? Let me guess. That bigwig is tied to the saint somehow, aren't they? How'd you know that? That's amazing. The new lad was delivering packages to the saint's quarters when he met this person. Never even got their name? Czyli te pudełka trafiły tutaj z katedry. We've really stuck our foot in it now. The order is one of our biggest customers. We can't go back and admit we took a package from someone there without checking. Aczkolwiek nie ma adresu, komu to daje wysłać. Czy ktoś to zapewne przechowuje po prostu. I'd like to check that box. If it's there, I'll return it myself. I'll take full responsibility for it. Jestem zbawcą, robię takie rzeczy. Take a look, but I haven't been able to get it open. I'm thinking it's gonna have to be smashed open at this rate. Okay, czyli teoretycznie w którymś pudełku nie jest ten cały amulet. What? Hold on, seriously? You're kidding, right? No, not really. Cichaj, Bóg mi rozkazuje mi niszczyć te pudła. Mimo tego, że to twoja praca i możemy ją stracić. Ha! Nie, nie. O, proszę, Crystal Shard. So it wasn't stolen by an outsider, but... Looks like there's a lot more to this than I know. If you don't mind, I'm just gonna look the other way on this one. Okay. Gościu nawet nie przyjmuje tego do wiadomości. With a grudge against Vanille. Maybe I should talk to that woman from the order again, Jeremiah. She might be able to answer some questions. No dobra, mamy tam cały klejnot. I tak, żeby nie było, to jest prawdopodobnie ten sam, to jest ta łza Sery, którą ona wypłakała na początku Final Fantasy 13. Gdzie ja kuźwa idę? Mam niecałe 3 godziny, a muszę wrócić do cholernego początku miasta. Dobra, teraz nie będziemy walczyć już z nikim po drodze. Nie będę zatrzymywać czasu, bo raczej powinienem zdążyć. Nie chcę teraz przedłużać jeszcze odcinka. Jezu Chryste, czemu ten sprint tak szybko się wyczerpuje? Come on. O, czekajcie. O tak, Soul Seed. Nice. Na czyje rozkazy czekasz, żołnierzu? Na pewno nie na moje. Ja jestem tylko zbawcą. Jazz. Co to było? Nie wiem, dzielnica czerwonych latarni czy co? Że taka porno muzyczka sobie tam leciała. Co drą, czemu akurat osoba z zakonu stoi kuźwa po północy przed bramą zakonu? To trochę dziwne, prawda? Yo, łapaj to. Hey, is this the stone that Vanille's missing? Oh, this rainbow sparkle, this sheen. Yes, this is it exactly. Wiem to, że ściana za mną nie ma żadnych tekstur. Żadnych. I don't know how close you are with Vanille, but do you know why she cares so much about that particular stone? I do. The saint confided the truth to me when it appeared lost forever. She told me that this stone, this very stone, was held clutched in her hand when she awoke from her crystal stasis 13 years ago. She claims this stone. A tak, święta obudziła się 13 lat temu. Dalej cyferka magiczna, cudowna. I can tell she cares for them with all her heart. Family. She must have meant Fang. Oh my. You know of Lady Fang? Yes, it seems it was possible for the saint to sometimes get a glimpse of Lady Fang in the facets of that stone. I can see why the stone meant so much to her. Tell Vanille I'm glad she has it back safe and sound. Oh, I couldn't possibly give her that message.
But you will have the chance to tell her yourself. Okay. Huh? Huh? The holy saint herself has expressed an interest in seeing you. And so I was asked to give you this. Here. O, dostaliśmy tajemny kluczyk do wejścia do katedry. Możemy się iść spotkać z Vanille. Nie, żebym chciał czy coś. A tutaj sobie zaraz zakończymy. The gates are locked. But if you use that key that you have there, then I'll be able to see. Ja nie chcę widzieć Vanille. Yes. Nienawidzę Vanille. Just thinking that I might get to see the saint smile again fills my heart with nothing but joy. Dobra. And happiness. Ale tą niepohamowaną przyjemność, jaką będzie spotkanie się z Vanille, dokonamy w kolejnym odcinku. Dostaliśmy nowe ciuszki swoją drogą. Przyjrzymy je sobie w kolejnym odcinku, spoko. Teraz czas już kończyć, bo tutaj 50 minut to o wiele za długo na taki odcinek. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Lightning Returns Final Fantasy 13. Na razie, neczko.